z wami. I z duchem twoim. Witam serdecznie wszystkich rolników i wszystkich związanych z rolnictwem. Dziś nasze publiczne podziękowanie wam, rolnicy, ale przede wszystkim chcemy podziękować Panu Bogu tutaj, na tym świętym miejscu. I serdecznie witam burmistrza, pana doktora Macieja Duszę, przedstawiciela miasta i gmin, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, pana inżyniera Jarosława Gazdę. Witam wszystkich zaproszonych tutaj gości, delegacje z kolejnych sąsiednich parafii. Witam wszystkich mieszkańców wjazdu, Jankowic i gości. Dziś podziękowanie. Dziś też prośba o nowe Boże błogosławieństwo na Nowy Rok. Niech najpierw przemówi młode pokolenie. W porannych zorzach, w promieniach słonka, migocą krople srebrzystej rosy, a nad skibą czarnej ziemi rolnik polski dłonie wznosi. Szeptem pokornej modlitwy, która wznosi się do nieba, o błogosławieństwo prosi, o cud rozmnażania chleba. Tyś błogosławił rolnikowi z nieba wysokiego, gdy nad zagonem szeptał chleba naszego powszedniego. Była wiosna, piękne lato, dzięki Tobie Boże za to, żeś urodzaju, czy klęska nie urodzaju.
Czy z tego, co się zebrało, starczy na cały rok do następnych zbiorów? Czy uda się sprzedać? I czy wystarczy na kredyty, podatki, ubezpieczenia, wszystkie konieczne wydatki na rodzinę i gospodarstwo? Dożynki to nie tylko wieniec, snop, bochen chleba. To również to, co w żniwnym trudzie zapracowali sobie na to, aby nieść dożynkowy wieniec ludzie, aby z dumą pokazać dar chleba z nowego ziarna. Dożynki to święto, święto ludzi. To okazja do spotkania z człowiekiem, który niesie plon. Dożynki to też czas zastanowienia się, co polska wieś dała narodowi. Przez te 50 minionych lat polska wieś przyniosła wiele wartości, które w innych sąsiednich krajach zaginęły. Ocalała wartości, o których nieraz już dawno zapomniano w krajach Zachodu. Obroniono prywatną własność ziemi, obroniono gospodarstwa rodzinne i w wielu miejscach wiejską tradycję z autorytetem ojca, z opiekuńczą rolą matki, z szacunkiem dla odchodzącego pokolenia, z posłuszeństwem młodych wobec stopniowo wdrażanych do prac w polu i w gospodarstwie, stopniowo wtajemniczanych wiedzę rolniczą. W gospodarstwie rodzinnym musiało też chyba ocaleć myślenie gospodarskie. Są jeszcze takie okolice, gdzie z dziadka na wnuka przekazuje się obok wiedzy rolniczej bogatą wiedzę przyrodniczą, nazwy drzew, ziół, ptaków. I trzeba też wspomnieć o tym bezcennym skarbie polskiej wsi, skarbie zwanej religijnością ludową. Łączy ona tradycję rodzinną, folklor, wiarę, religię, pierwiastek ludzki i boski zarazem. Łączy wiele wartości polskiej wsi. To jest nadal dla Polski źródło siły i tarcza przed złem. To talenty, które nie tylko trzeba zachować, ale pomnażać i rozwijać. Tym bardziej teraz, w czasach niełatwych, kiedy znikają wartości pielęgnowane w rodzinie, miłość dziecka do rodziców, ale również kiedy kultura na wsi w wielu regionach pozostaje w tyle za rozwojem techniki, elektroniki, kiedy znikają biblioteki, kiedy kulturę reprezentuje właściwie telewizja, wideo czy budki z piwem. Rolnicy muszą upominać się o swoją godność. Każde jednak działanie ludzkie jest skuteczne wtedy, kiedy zaczyna się tam, gdzie Pan daje siłę swojemu ludowi. Zaczyna się przy ołtarzu, tutaj, na modlitwie. Również praca rolnika tu się zaczyna. Jan Paweł II mówił,
abyśmy uczyli się trudnej sztuki bycia wolnym narodem z głowami rozjaśnionymi światłem Ducha Świętego. Obok radości, obok problemów są również sprawy trudne w naszym rolnictwie. Wspomnę na koniec tylko jedną. Jest sprawa współżycia z przyrodą, miłości do stworzenia, bardzo ważna i bardzo zaniedbana ostatnio u nas. Sprawa ekologii to nie tylko dymy i ścieki wielkiego przemysłu, wielkich miast zniszczyły, zapaskudziły nasz świat. Wieś ma również w tym swój udział i tu trzeba dokonać przełomu. Dziadkowie nasi i pradziadowie żyli w braterskiej przyjaźni. Znali rośliny, drzewa, ptaki, zioła, potrafili korzystać z tych bogactw i umieli je uszanować. Dziś i wieś ma swój udział w degradacji przyrody, a działanie przeciw przyrodzie to biologiczne samobójstwo z zanieczyszczonej wody, gleby, powietrza. Poczynają się choroby, które dziś trafią w społeczeństwo. Niszczenie przyrody to również samobójstwo ekonomiczne. Tego nie trzeba udowadniać. Natura dana nam jest przez Boga jako piąta Ewangelia. Trzeba więc umieć ją odczytać i zrozumieć. Trzeba umieć przekazać innym synom, wnukom. Przekazać tę świętą księgę przyrody, nienaruszoną, czystą, pięknie oprawioną. Najwyższy więc czas, aby pytanie o mój stosunek do przyrody pojawiło się w konfesjonale. Pytanie, jak używam nawozów i chemicznych środków ochrony, skąd te śmiecie wywiezione do lasu, a co ze ściekami? Jezus pyta nadal gospodarzu, zdaj sprawę z włodarstwa swojego, co zrobiłeś z Ewangelią przyrody, masz ją przenieść przez życie czystą i piękną dla młodego pokolenia.